tutaj prelegenci, którzy byli przede mną, też bardzo bym na ten temat wam powiedzieli. Więc już wasza wiedza jest naprawdę tak duża, że nie wiem, co ja bym miała wam jeszcze powiedzieć, tak? No ale skoro przygotowałam prezentację, to ją przedstawię po prostu. Cyfrowa antykoncepcja, prezentacja, którą ja przygotowałam, dotyczy przede wszystkim mediów społecznościowych, bo jak wiadomo, młodzi ludzie z mediów społecznościowych korzystają praktycznie wszyscy. I teraz, powołując się na badania, chciałabym zapytać was, kto z was ma profil na Facebooku? To nie ma profilu na Facebooku. No śmiało, śmiało, bo chciałabym zrobić taką tutaj ankietkę krótką. Tak, no to, ale to jakiś znikomy procent, tak, nie ma profilu na Facebooku. A kto z was nie korzysta w takim razie, skoro tak już układamy pytania, ze Snapchata? Nie korzysta, tak, nie, nie, nie. Też jest to znikomy procent, tak? Na pewno znane wam są wszystkim te media społecznościowe, które tutaj pokazałam. I jak możecie zobaczyć, badania pokazują, że tak naprawdę bardzo duży procent osób korzysta z mediów społecznościowych, a szczególnie największy procent to są te grupy osób w przedziale wiekowym 15 do 34 lat, tak? To jest największy procent osób korzystających z mediów społecznościowych, więc wy się w ten procent też na pewno łapiecie. Korzystanie ze Snapchata to jest aplikacja, która pojawiła się w sumie niedawno i jak wiadomo, młodzi ludzie oczywiście to załapują od razu i korzystają z tej aplikacji. Jak widać tutaj na sali, to mniej właśnie osoby dorosłe. Jakie są plusy i minusy korzystania z mediów społecznościowych? Wiadomo, korzystacie z mediów społecznościowych, to wiecie, po co to robicie, tak? Co wam te media społecznościowe dają. Na pewno macie możliwość podtrzymywania znajomości, komunikacji z przyjaciółmi, wysyłania zdjęć, plików, to wszystko wiecie, jakby nie będę o tym mówiła. Wiecie też, co możecie zrobić za pomocą mediów społecznościowych, czyli jednym słowem podrasować swój wizerunek, tak? I często właśnie młode osoby to robią, ale nie tylko młode osoby, starsze również podrasowują swój wizerunek. Ma to swoje plusy, ale też i minusy. Wiadomo, jest to związane być może gdzieś tam z niską samooceną, więc trzeba o tym pamiętać, dlaczego to robimy i zadać sobie pytanie. I kolejna rzecz to jest oczywiście uzależnienie od mediów społecznościowych i podejrzewam, że gdybyśmy zrobili taką krótką ankietkę na sali, to wyszłoby, że większość z nas jest uzależniona od jakiegoś medium społecznościowego, ponieważ przynajmniej raz dziennie się loguje, albo nawet kilka razy dziennie sprawdza, co znajomi wrzucili na przykład na Face'a, albo jakie fotki zostały opublikowane na Snapchacie. Także obawiam się, że ten procent, który został tutaj podany, to są badania w ogóle z 2014 roku, to są już właściwie nieaktualne badania, więc nie będziemy o tym mówić. I te wszystkie zagrożenia, które są związane z mediami społecznościowymi, nie tylko z internetem, też są wam znane, jak było widać na filmiku tutaj z wcześniejszych prelekcji, więc też o nich nie będę mówić. A dzięki temu szybciej skończymy. Chciałabym powiedzieć o jednej bardzo ważnej i fajnej akcji przygotowanej właśnie przez Fundację Dzieci Niczyje, Dbaj o Face. Jest taka stronka dbajoface.com, być może mieliście już okazję się z nią zapoznać. Fundacja przygotowała też broszury dotyczące tego portalu społecznościowego, z których możemy się dowiedzieć, jak ustawić prywatność naszego konta, żeby właściwie niepożądane osoby nie oglądały naszych wiadomości czy zdjęć. Dodatkowo jest taka checklista, za pomocą której możemy sprawdzić, czy faktycznie wiemy, jak zabezpieczyć się na Facebooku. I ponadto Fundacja przygotowała kilka takich filmików, przygody Facemana. Polecam, bo to są
widziałam, lubicie krótkie formy. To też jest krótka forma i możecie sobie obejrzeć. Faceman próbuje ratować różnych bohaterów przed niechcianymi akcjami. Zazwyczaj nie daje rady, ale daje poradę, więc filmiki są śmieszne i krótkie, więc zachęcam do oglądania. A teraz chciałabym powiedzieć o kilku dosłownie przykładach, ale widziałam, że już część z Was jakby ma świadomość tego, co nam grozi w internecie. Dlatego też będę o tym mówiła szybko i krótko. To są przykłady dotyczące głównie właśnie Facebooka. I teraz tak, wiecie, co to jest phishing, tak? No to nie będę już się tutaj na ten temat wypowiadać, natomiast chciałam podkreślić i na pewno już to wiecie po zajęciach, że żeby sprawdzać, czy faktycznie wpisujecie swój login i hasło na stronie Facebooka, tak? Bo bardzo często zdarzają się sytuacje, że pojawiają się strony, które podszywają się pod Facebooka, żeby pozyskać wasze dane do logowania. I o tym musicie pamiętać i zwracać na to uwagę, bo tych stron jest naprawdę bardzo dużo. Ja tutaj pokazuję tylko dwie, natomiast musicie zawsze sprawdzać, czy jest ta zielona kłódka, tak, i czy to jest faktycznie adres Facebooka. I zachęcam też do podwójnego logowania, tak? Możecie takie ustawienie wpisać sobie na Facebooka, w ustawieniach bezpieczeństwa i to podwójne logowanie też sobie ustawić. Ale próba wyciągnięcia waszych danych do logowania to nie tylko przez fałszywe strony, ale także przez linki, które możecie dostawać na Facebooku, przez maile, które informują was o konieczności uaktywnienia swojego konta, uaktualnienia, także przez różne aplikacje będą próbowali wyciągnąć od was dane do logowania. Musicie mieć na uwadze i przez właśnie takie na przykład darmowe doładowania telefonu. Warto pamiętać o tym, żeby nie wierzyć, że wszystko jest właśnie za darmo, jak tutaj pan wcześniej przede mną mówił. I bardzo też taka plaga właściwie na Facebooku, która się pojawiła niedawno i pewnie każdy z was miał okazję się z tą plagą zetknąć, to fałszywe konkursy, fałszywe newsy, które pojawiają się na Facebooku i także próbują od was wyciągnąć różne informacje. Jednym z takich najsłynniejszych konkursów to był konkurs, gdzie można było, gdzie rozdawano 500 iPhone'ów piątek, tak? To był jeden z słynniejszych i najwięcej ludzi się na to nabrało. Niedawno pojawił się konkurs rozdawali rowery, rozdają karty do sieci odzieżowych, darmowe zakupy w Biedronce. Ale też wiadomo, jak to internauci robią sobie jaja i rozdają na przykład 500 parówek. Ale i na to się ludzie nabierają. Jak to działa? Być może wiecie, jak to działa, ale powiem krótko. Konkurs trwa bardzo krótko, najczęściej 24-48 godzin. Po kliknięciu na stronę okazuje się, że twój profil wygrał nagrodę, która była podana w konkursie. Należy oczywiście kliknąć na link, który jest tutaj podany. Pojawi się strona do logowania i tam pojawia się informacja, że musisz wysłać najczęściej darmowego SMS-a, dzięki któremu otrzymasz kod do wpisania tutaj na stronę. Niestety tutaj jest coś takiego jak akceptuj regulamin. Najczęściej ludzie tego nie czytają, regulaminu, a w regulaminie pojawia się na przykład informacja, że akceptując regulamin tak naprawdę akceptujesz swój SMS premium i takie SMS-y przychodzą do was na konto, za które właściwie płacicie, tak? Te SMS-y mogą kosztować kilka złotych, ale nawet kilkadziesiąt. Także warto o tym pamiętać. A co zrobić, jeśli już wydawało nam się, że wygraliśmy taki konkurs i wysłaliśmy tego SMS-a? Po pierwsze,
warto taką stronę zgłosić. I Facebook ma w regulaminie taką informację, że konkursy, które udostępniamy na naszej osi czasu, które są udostępnione na naszej osi czasu, nie są legalne. Dlatego też możemy to zgłosić, tak? Zgłosić stronę jako oszustwo. I to trafia do weryfikacji Facebooka. A dalej, jeżeli już wysłaliśmy takiego SMS-a, możemy to zgłosić oczywiście do sieci komórkowej i wysłać odpowiedniego SMS-a. Takie informacje też znajdziecie w internecie, gdzie takiego SMS-a wysłać, żeby też skontaktować się z biurem obsługi klienta, żeby już więcej te SMS-y do Was nie przychodziły i nie musielibyśmy za nie płacić, tak? Sexting to jest kolejna rzecz, o której też już tutaj było dużo powiedziane. Różnie wychodzi w badaniach, bo wiadomo, zależy kto w tych badaniach bierze udział. No i u mnie jest akurat 33% chłopców, 17% dziewczyn przyznaje, że otrzymywało przez internet intymne zdjęcia. Natomiast Faceman też się tym zajmuje, sextingiem, więc warto, żebyście sobie obejrzeli filmik. Ja już nie będę go pokazywać. Ale chciałabym powiedzieć, mieliśmy okazję zobaczyć tutaj filmik zrobiony właśnie przez Fundację Dzieci Niczyje. Natomiast ja chciałabym powiedzieć o takim przypadku Amandy Todd, który nie skończył się zerwaniem znajomości z chłopakiem, ale jej samobójczą śmiercią. I ona również umieściła taki filmik na YouTubie, który jest bardzo, 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 że tak powiem, przerażający, można powiedzieć. Ponieważ ją to bardzo emocjonalnie dotknęło, tak, to co jej się przydarzyło w życiu. Ona umieściła, wysłała zdjęcie swoich piersi, ktoś stworzył jej z tym zdjęciem fałszywy profil na Facebooku, a następnie ona umieściła taki filmik opisujący swoją historię, bardzo się z tym źle czuła i ostatecznie, oczywiście pod filmikiem pojawiało się mnóstwo takich obraźliwych komentarzy, i ona z tego powodu popełniła samobójstwo. Także to była tragiczna historia, która nie kończyła się happy endem typu wyślę zdjęcie do chłopaka i zerwę z nim i znajdę sobie nowego chłopaka, wpisując status wolny na Facebooku. Była to bardzo tragiczna historia i warto, żebyście sobie jakby wzięli ją do serca. Film też jest dostępny na YouTubie, warto sobie obejrzeć tą tragiczną historię. I warto, żebyście też pamiętali tak naprawdę, że chroni Was prawo, tak? Że jeżeli zdarzają Wam się takie sytuacje, że ktoś upowszechnia Wasze zdjęcia, możecie to zgłosić jak najbardziej. Na Fundacja Dzieci Niczyje ma nawet specjalną akcję uruchomioną, telefon zaufania, pod który można dzwonić, jeżeli coś takiego się Wam przydarzyło. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to trolle i hejterzy, bo to też jest taka sytuacja związana z portalami społecznościowymi. Znowu kolejne badania pokazują, że Facebook jest miejscem, gdzie ten hejt jest bardzo silny. To jest tylko 60% hejtu pojawia się właściwie na Facebooku. Jak wiemy, Polacy są ludźmi, którzy są ciągle niezadowoleni i lubią obrażać innych, dlatego warto też zwrócić na to uwagę. Być może pamiętacie historię Dominika, który popełnił samobójstwo z uwagi na fakt, że na jego portalu na Facebooku pod jego zdjęciami zaczęły pojawiać się obraźliwe komentarze dotyczące jego seksualności i Dominik też niestety popełnił samobójstwo. Warto o takich rzeczach pamiętać, warto też zwracać na takie rzeczy uwagę, nie tylko czytać, tak? Tylko jeżeli faktycznie uznacie, że jest to związane z oczernianiem drugiej osoby, możecie też to zgłosić na Facebooku za pomocą odpowiednich przycisków. Ważne jest też to, żeby jeżeli by Wam się coś takiego przydarzyło, jeżeli ktoś hejtowałby Wasze zdjęcia lub też Wasze wpisy na Facebooku, po prostu mówiąc kolokwialnie, zlejcie to, tak? Nie karmijcie tego trolla, jak to mówi się potocznie. Nie starajcie się go podjudzać do tego, żeby ten hejt rósł jeszcze bardziej, tak? Postarajcie się to po prostu
zignorować i niech to sobie zostanie, bo jak wiadomo, na Facebooku nic nie znika, ale można to po prostu zignorować lub też ośmieszyć tego hejtera. Jest to też jakiś sposób na walkę z trollami i hejterami. Następny filmik, też już Wam nie będę tego pokazywać. Na YouTubie jest mnóstwo filmików tak naprawdę informujących, jak sobie radzić z zagrożeniami w internecie czy na portalach społecznościowych. Wy również zrobiliście te filmiki, mam nadzieję, że one się pojawią gdzieś, będą udostępnione, bo to warto i warto pokazywać takie rzeczy, że młodzi ludzie widzą, jakie są zagrożenia i sami są tego świadomi. Także bardzo Wam gratuluję tego, co zrobiliście, czego się dowiedzieliście i też Waszych talentów, bo widzę, że macie i talenty aktorskie, muzyczne, scenariuszowo, reżyserskie i operatorskie, także naprawdę super. Dziękuję bardzo za to, co mogłam zobaczyć.